Zwracamy do Battle Brothers Sir Trasha i jego kompanii najemników. Dobra, czytujemy save'a, za nami 30 dni rozgrywki, jak na razie. I przypomnijmy sobie sytuację. Jesteśmy w tej chwili daleko, daleko na północy w Sund Kajung. I dobra, zobaczmy, przyjrzyjmy się, przypomnijmy sobie naszych ludzi. Czyli tak, mamy tutaj naszego samotnego wilka, więc Sir Trasha, który przypominam, nie może w tym trybie zginąć. Inaczej to będzie game over. Poziom 6, czyli już naprawdę nieźle. A poza tym mamy Cacera, Parobka i Włócznika, który chroni naszą flankę. Drugą flankę chroni Santorini, który był giermkiem. Mamy także Galonka, który był rzeźnikiem i walczy właśnie tu Tasakiem. Mamy także Alduina, więc barbarzyńcę, który się do nas przyłączył i walczy Morgensternem. Mamy też Matioka, członka milicji, który walczy mieczem. Gawrona, który walczy toporkiem i który był mnichem. Mamy także Spycimira na tyle, który, a więc hienę cmentarną, który walczy w tej chwili piką. Mamy także Khadgara, myśliwego i Ksebisuksa, kusownika, którzy są łucznikami. Ok, wracamy w takim razie do naszej rozgrywki. I tak, naszą obecną ambicją jest posiadanie przynajmniej 12 ludzi. To jest w tym trybie maksimum, czyli nie możemy mieć tak naprawdę rezerwy. Dobra, poczekajmy w takim razie do poranka, tu w pobliżu tej mieściny i być może znajdziemy tu jakichś ciekawych rekrutów. Mój plan jest taki, żeby... Właśnie, ja zrobię tak. Jeżeli chodzi o Khadgara i... Hannibal, wielkie dzięki za przedłużenie suba. Wielkie dzięki. Czyli tak, mój plan jest taki, żeby Khadgara i Ksebisuksa jednak specjalizować na łuczników. Nie wiem, czy będę robił te hybrydy, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Spycimir będzie oczywiście sztandarowym, a tu na tyle, po lewej i prawej, dam chyba dwóch kolejnych pikinierów. Być może dam im potem kusze, ale raczej będę ich głównie specjalizował w broni drzewcowej. Czyli no, właśnie kogoś takiego będziemy tutaj szukali. Okej, mamy tutaj jakiegoś młodzieńca, który... Okej, był uczony przez jakiegoś mistrza szermierki. Czyli możemy go przyjąć, bądź też nie. W sumie za darmo, jeżeli będzie dobry. Zobaczmy. Zobaczmy, kim jest ten niepokorny uczeń szermierki. No, nie ma tu gwiazdek, tak więc... Nie wiem. Czyli jest uczniem. Szybciej nabywałby doświadczenie, co jest niezłym bonusem. Okej, jest też troszkę zdradziecki i tchórzliwy, czyli może szybko uciekać. I żarłoczny. To nie jest zbyt dobra postać, tak więc chyba mu podziękujemy. Ale zobaczmy, czy na kogoś tutaj natrafimy jeszcze. O, mamy widzę spory wybór. Chyba będziemy oszczędzać. Ile mamy złota? 1000 koron. Okej. Okej, zobaczmy tego ucznia. To jest uczeń kowala. Też powinien mieć ten bonus. I zobaczmy tego żebraka. Czy któryś z nich by się nadawał na pikiniera? To jest pytanie. Okej, widzę, że ten uczeń jest niezły. Ma gwiazdkę, jeżeli chodzi o walkę i obronę. I punkty życia. Okej, to będzie nasz nowy pikinier. Czyli tak, musimy dać mu nowego nika. I będzie to Likon. Likona jeszcze chyba nie było. Nie było? Nie było. Okej, w takim razie pika mamy tutaj jedną. Dajemy mu także przeszywanicę i czepiec, tak żeby miał troszkę lepszą obronę. Tak więc on może dźgać z drugiego szeregu, to powinno nam pomóc. Zobaczmy też tego żebraka. Nie, jemu podziękujemy, bo wolałbym raczej gwiazdkę w walce, tak mi się wydaje. Chociaż na hybrydę.
Jeżeli byśmy faktycznie robili z niego taką kombinację pikiniera i kusznika, to te gwiazdki by się przydały, ale też kiepskie morale. Abyśmy spełnili ambicje, gdybyśmy go zostawili, ale... Lepszy od tego kusownika? A, kurde, racja. Ten kusownik jest kiepski. A, faktycznie, kurde, ten kusownik jest fatalny, tak naprawdę. Ale dałem już mu nika, tego zostawimy, no dobra. Wiecie co, dobra, być może zrobimy z niego hybrydę i zrobimy z niego na tą chwilę pikiniera. Tym samym spełnimy naszą ambicję, aby mieć tuzin najemników. Okej, kupmy mu tylko jakiś pancerz, powiedzmy tą wypchaną tunikę. I kaptur, on walczy w drugim szeregu, czyli nie potrzebuje aż takiej dobrej obrony. Jeżeli chodzi o broń drzewcową, na... O, niepotrzebnie kupiłem, bo mieliśmy widły, no ale dobra. Czyli dajemy mu widły, tunikę i kaptur. Dobra. Czyli mamy tuzin wojowników w tej chwili. A, chwila, mam glewie, kurde. W takim razie dajemy mu glewie, to jest dużo lepsza broń drzewcowa. Dobra. Możemy chyba część rzeczy sprzedać. Zostawię sobie jakieś tarcze, bo one czasami są niszczone i wtedy dobrze mieć jakieś w rezerwie. Ale jeżeli chodzi o tą broń, to możemy się jej pozbyć. Potrzebujemy troszkę jedzenia. Kupmy więc troszkę tego ziarna. Dobra. I bierzemy kolejne zlecenie. Musimy zarabiać. Mamy 1000 koron, ale jesteśmy najemnikami, oczywiście. Dobra. I bierzemy oczywiście z dwoma czeszkami. Jesteśmy już dość dobrze zaopatrzeni. Mamy dość dobry ekwipunek. Czyli nie będziemy brali tych najprostszych zadań. Nimura Fruta. Witamy. Wielkie dzięki za przedłużenie suba. 14 miesiąc. Wielkie dzięki. Okej, dostarczenie przesyłki. 800 koron. Bierzemy to. To nie powinno być zbyt trudne. 2 dni drogi na południowy zachód. Też mówicie, żeby tutaj być może zrobić podmiankę. I z niego... Aha, dajmy mu też nika. To będzie przyjemko. Czyli nasz żebrak to będzie przyjemko. Czyli mówicie, żeby z niego zrobić łucznika, bo ma 2 gwiazdki, a z niego pikiniera. W sumie to ma sens, tu nie ma aż tak dużej różnicy i przyjemko dość szybko powinien go przegonić. No tak, racja, chyba tak zrobimy. I tak będzie na razie kiepskim łucznikiem. Tak więc ja mogłem nawet nie sprzedawać tych wideł. Mogłem mu dać widły tak naprawdę, no ale dobra. Okej, ruszamy w takim razie. Realizujemy to zlecenie. I dokąd musimy wyruszyć? Południowy zachód, dość daleko, do Wisy. Dobra, ruszamy w takim razie i być może jeżeli po drodze natrafimy na jakichś przeciwników, których moglibyśmy łatwo pokonać i zdobyć na nich jakiś ekwipunek, bądź też łupy, to na pewno będziemy to robić. O! A propos, barbarzyńcy. Czyli mamy tutaj nieco barbarzyńskich trali i nieco ogarów bojowych. Wiecie co? Przyda nam się trening. Atakujemy ich. To jest potencjalnie troszkę łupów i troszkę treningu dla naszych ludzi. Okej, to będzie komplikacja, bo członkowie karawany będą walczyli po naszej stronie, no ale dobra. Czyli tak, te psy są szybkie i od razu dojdzie do walki. I mamy tutaj jedynie trali, jeżeli chodzi o barbarzyńców.
Nie mają pancerzy, ale mają broń miotaną. To jest ich główny as w rękawie. Czyli jeżeli szybko skrócimy dystans, szybko pokonamy te psy, to powinno być ok. Aha, czyli mamy tutaj też, no, po naszej stronie walczą członkowie tej karawany. Jedynie trójka. No ale dobra. Czyli tak, Semisux debiutuje w roli pikiniera. Zobaczymy, czy trafi glewią. Tak, niemal zabił tego psa. I przyjemko, który jest fatalnym strzelcem. Zobaczmy, jakie ma szanse na trafienie. 31 z przycelowaniem, a szybki strzał zaledwie 19%, ale spróbujmy. Okej. Dobry debiut. Bardzo dobry. Bardzo dobry, bardzo poważnie ranił także tego barbarzyńcę. Spoko. Okej, Likon. Trafia piką. O, dobra, ci dość aktywnie będą nam pomagali, członkowie tej karawany. Czyli to będzie banalna bitwa, na to wychodzi. I Khadgar, nasz myśliwy. Także przynajmniej raz trafia. Ok, teraz oczywiście chcemy tu skrócić dystans, tak żeby nas nie obrzucili oszczepami i tak dalej. Okej, okay, niestety pudło. A dobra, Alduin. Świetnie, zabija kolejnego psa. Spycimir także. Przykuwa go piką. I Galonek, nasz rzeźnik, zabija kolejnego. Tak, tak więc barbarzyńcy nie będą mieli nawet okazji, żeby użyć broni miotanej. No może poza tym jednym. Ok, dobijamy tego. I czy Sir Trash coś zrobi? Nie, bo przeciwnicy są zbyt daleko. Ale rzućmy Sir Trasha gdzieś w sam wirwal. No dobra, może gdzieś tu. Ok, trafiony toporkiem, ale no, ma na tyle dobry pancerz, że nie robi to na nim wrażenia. Ok, tu Santorini oszołomiony. Dobra, kończmy to, bo to dosłownie za chwilę powinna ta bitwa się skończyć. Xebisux niestety buduje. Likon też buduje, niestety. Ciekawe, jak jest z łupami. Jeżeli walczymy razem z inną frakcją, to dostajemy wszystkie łupy, czy są dzielone jakoś właśnie? Tego nie wiem. Ale dobra, tu dajemy radę. O, Galonek tutaj ładne, krwawiące rany wywołuje. Matiak dobija kolejnego. Czyli zostało tylko czterech wrogów na tą chwilę. Spróbujmy tu nie bezpośredniego strzału. No, niestety pudła. Okej, Gawron zabija niemal kolejnego przeciwnika. I tutaj zabity, czyli jest zostało tylko tych trzech. Niech Sir Trash spróbuje z nad głowy dwóch przeciwników naraz. Świetnie, czyli ten rzuca się do ucieczki i zostaje tak naprawdę tylko ten. Okej, zmieniają pozycję, ale to im wiele nie da. Okej, nawet nie musimy używać naszych ludzi tutaj. Łupy dostaję od tych, których ja zabiłem. Alduin, mówisz? Aha, okej. Okay. No, ma sens. To ma sens. Dobra, może przyślijmy tu naszych pikinierów, tak żeby to szybciej poszło. Galonka dajmy tu. I Sir Trash po raz kolejny ścina głowę barbarzyńcy, ten rzuci się do ucieczki i zabity. Nie udało mu się uciec. Okej, okay, czyli nieco łupów.
Okej, troszkę broni, którą możemy sprzedać, troszkę ekwipunku i paciorki, które są warte troszkę więcej. Spoko. Ale głównie tu chodziło o doświadczenie i ktoś nam chyba nawet awansował na kolejny poziom. Khadgar, nasz myśliwy. Tak, chcemy z niego zrobić snajpera, bo no, czasami się przydają łucznicy i to bardzo. Czyli dajmy mu ostrzał, dajmy maksymalne zmęczenie i punkty życia. I co do perka, weźmy to. Strzał w dziesiątkę. Wtedy na czym to polega? Jeżeli trafiamy i przeciwnik jest za jakąś osłoną, to kara do celności jest zredukowana z 75% do 50%. Użyteczne. Wydaje mi się, że użyteczne. Dobra, kontynuujemy naszą podróż do Wisy. No dobra. Dobra, zaryzykujmy. Kolejny sparring z barbarzyńcami chyba sobie zrobimy. Tu będzie jednak troszkę trudniej, bo mamy tu zarówno trali, jak i kilku łupieżców, którzy potrafią być groźni. Okej, okay, wydaje mi się, że nie chcę walczyć w lesie, tak więc poczekamy, aż oni wyjdą z tego lasu na równiny i ich zaatakujemy. Tu chyba powinno być okej. A nie wiem, czy to las, czy równiny, no ale dobra. O, dobra, otwarty teren, spoko. Okej, czyli mamy dwóch łupieżców. Jak widzicie, mają oni dość groźnie... Carmelino, wielkie dzięki za suba przez Twitch Prime. Wielkie dzięki. Tak, jak widzicie, ci barbarzyńcy mają troszkę groźniej wyglądające pancerze i groźniej wyglądające paskudne bronie. Czyli to może być pewna komplikacja, ale dobra. Okej, okay. Przyjemko. Raczej w nic nie trafi, ale spróbujmy. O, dobra. Okej, okay, trafił dwa razy z rzędu, spoko. Khadgar jest dużo lepszym, nasz myśliwy jest dużo lepszym snajperem. Wiecie co? Nie, dobra, skupmy się na ograniczeniu, po prostu jak najszybszym zabiciu przeciwników. Oj, świetnie! To więc łucznicy, no, potrafią być użyteczni. Mamy jednego wroga mniej. 6 zamiast 7. Okej. Okay. Tu chyba poczekamy trochę, ale Alduin może już ruszyć do ataku. Walczy ze swymi pobratymcami, ale on jest najemnikiem. Czyli w tej chwili najbardziej go interesuje zapłata. Galonek i jego tasak. Niestety pudło tym razem. I tu możemy mieć problem. Mamy tego groźnego barbarzyńcę z dużym toporem i trzech kolejnych. Czyli wyślemy cacera tutaj i on będzie, no, tu musiał się ostro bronić. Niech uniesie tarczy. Bo będzie, tak, dość groźnie zaatakowany. Tu mamy kolejnego łupieżcę. Też chcemy go szybko, jak najszybciej wyeliminować. To więc niech Matiok próbuje go trafić. Niestety się nie udaje. Dobra, jeżeli go otoczymy, troszkę zredukujemy jego obronę. Być może go także zdemoralizujemy, tak więc to będzie chyba najlepsza opcja. Ser Trasha tu oczywiście wysyłamy. Tak, z tyłu niech pomaga Ksebisux. Oczywiście nie w tej turze, ale Likon może w tej turze dźgnąć piką. A niestety pudło. Ok, niech Santurini zneutralizuje tego miotającego toporki. Ma lepszą pozycję, no ale nie mamy wyboru. I Spycimira wysyłamy tutaj. Dobra, barbarzyńcy są lekko opancerzeni, oni będą zaczynać. Mają wyższą inicjatywę. Ale dobra, jakoś się bronimy. Okej, teraz łupieżcy, to jest największe zagrożenie. Czyli ten próbuje nas oflankować. Dostać się do lekko opancerzonych pikinierów i łuczników. Matiok też troszkę oberwał, no ale dobra. Świetnie, Alduin zabija kolejnego. I nasi łucznicy niech skupią się na tym. To jest w tej chwili największe niebezpieczeństwo. Przyjemko strzał z przycelowaniem.
Niestety pudło. Ale dobra, możemy go zatrzymać, zapobiec flankowaniu, ponieważ galonek jest w tej chwili wolny. Okej, okay, udane trafienie. I teraz tak, skupiamy się na tym łupieżcy. Okej, okay, Ksebisuk, dobry początek. Jego pancerz niemal zniszczony. Khadgar niech tu jest lepszym strzelcem, niech spróbuje dwóch szybkich strzałów. Jedno trafienie, spoko. Gawron i jego toporek. I przeciwnik niemal zabity. Spoko. W takim razie chyba poczekamy i pozwolimy Ser Trashowi uderzyć jako pierwszemu. Okej, okay, Santorini tu powinien sobie poradzić. Likon niestety pudło. Ksebisux, wielkie dzięki za także za donację, wielkie dzięki. Druga linia, szlachta na polu bitwy, piechota do boju, dokładnie. Właśnie, a, właśnie tak, właśnie to jest ciekawe, bo w uniwersum tej gry są konie, ogólnie, ale nie ma ich w bitwach, to jest właśnie troszkę dziwne. Ale rozumiem z punktu widzenia no, mechaniki tej gry, że na coś takiego się zdecydowali. Dobra, to ta bitwa jest już praktycznie wygrana. Ser Trash niestety puduje. Tylko ten łupieżca otrzymał tyle ciosów, że będzie działał chyba jako ostatni w turze. Powinien przynajmniej. I dobity przez Ksebisuksa. Dobra robota. Okej, okay, zniszczył galonkowi tarczę. Właśnie dlatego trzymam nieco tarczy w rezerwie. Okej, okay, wyślijmy tu Spycimira jako wsparcie. Santorini poradził sobie samodzielnie z tym. I tak, potrzebujemy tu pomocy. Alduina wysyłamy. Do tego barbarzyńcę. Bo galonek jest w tej chwili w tarapatach. Okej. Okay. Przyjemko chyba nie będzie w stanie wiele zrobić. Pomóżmy tu. A, tego możemy ostrzelać, dobra. Okej, okay, Khadgar zabija celnym strzałem kolejnego. Dobra, czyli to ta bitwa jest wygrana. Ludzi na koniach nie zobaczysz, ale gobliny na wilkach z... A, no faktycznie są. Wilczy jeźdźcy są, faktycznie. Okej, okay, został nam tylko jeden, szybko go dobijemy i po bitwie. Ha, tylko to jest utrudnienie tego trybu. Jeżeli będziemy mieli rannych, to nie mamy zamienników, nie mamy rezerwy w tym trybie. To jest utrudnienie. Okej. Okay. Bitwa wygrana, mamy kolejne poziomy z tego co widzę. Nieco zdobycznego ekwipunku, który sprzedamy. Bo mamy w tej chwili tak naprawdę lepszy. Był mod na konie, o, to ciekawe. Ja właśnie nie sprawdzałem modów do Battle Brothers. Sam nie mam pojęcia jakie są mody. Okej, okay, Matiok, nasz członek milicji i miecznik. Poziom 5, to już jest wysoko. Czyli dajemy atak, dajemy maksymalne zmęczenie, zawsze przydatne i... to jest kiepskie losowanie, ale dajemy mimo wszystko obronę. I dajemy specjalizację w mieczach konkretnie. Czyli wszystkie ataki mieczem będą budowały o 1/4 mniej zmęczenia. Aha, i riposta nie ma kary do celności. Okej, okay, bierzemy to. Gawron także wskakuje na poziom 3. Dajmy mu atak, obronę, bardzo dobre losowania i maksymalne zmęczenie. Co do perka. Wiecie co, dajmy, może dajmy jednak tych uczniów. Tak sobie myślę. Dajmy ucznia, czyli szybszy przyrost doświadczenia o 20%. I pod... no... Tak, to jest dobre, bo szybciej nabywamy doświadczenie, szybciej będziemy budowali cechy.
Minus jest taki, że no, moglibyśmy jakąś inną cechę w to miejsce wybrać. Jednak pocieszenie jest takie, że kiedy wskoczymy na maksymalny poziom, który daje perki, to możemy to wymienić na innego perka. Dobra. Likon, poziom drugi, spoko. Dajmy atak, dajmy punkty życia i maksymalne zmęczenie. I tak, to jest nasz nowy rekrut, dajmy także studenta. Spycimir, poziom piąty. Spycimir, który będzie naszym chorążym, tak więc dajemy tutaj morale. Dajmy także atak, bo walczy bronią drzewcową i maksymalne zmęczenie. Ok, pytanie teraz, jaką dać mu cechę? Ok, ma już zebranie żołnierzy, którego potrzebujemy, żeby zrobić z niego później sierżanta. Dobra, dajmy specjalizację w takim razie w broni drzewcowej. Dobra, ruszamy dalej. I tak, zgromadziliśmy zarówno złoto, jak i ekwipunek i tuzin wojowników. Tak, czyli Sir Trash daje tutaj przemówienie swym towarzyszom. Stajemy się, no już nie jesteśmy zbieraniną jakiegoś mięsa armatniego u boku Sir Trasha, tylko robi się z nas jakaś szanowana kompania najemników. No i oczywiście poprawia się morale wszystkich naszych ludzi. Rośnie także nasza renoma. Renoma to jest ciekawa mechanika w tej grze. Czyli jesteśmy kompetentni, mamy 795 punktów. Renoma sprawia, że mamy coraz lepsze zlecenia. Na przykład, żeby wykonywać zlecenia możnych, trzeba mieć renomę chyba powyżej 1050. Minus jest taki, że wysoka renoma zwiększa też poziom trudności. Przeciwnicy robią się też groźniejsi. Ale to w sumie to dość naturalnie, że tak powiem, reguluje poziom trudności. Ok, ruszamy dalej. A, tarcza dla galonka, racja. Ok, tu w sumie nie mamy co chyba nawet zachodzić. Tu będzie noc koło Furtburga. Dobra, kierujmy się do Wisy. Jak najszybciej. Ok, chyba transmisja nie jest fatalna, co? Ja mam cały czas 3% zgubionych klatek. Chyba jakoś strasznie nie tnie, co? Sprzedawać mogę? Tak, wiem. Tylko zawsze chyba najlepiej warto sprzedawać w dużych miastach, z którymi ma się dobre relacje. Bo patrzcie, ile mamy miejsca w ekwipunku. Tu możemy mieć jeszcze masę przedmiotów. Tak więc ja zawsze wolę troszkę tego nazbierać i sprzedać w nieco lepszym miejscu. Ale dobra, tymczasem Weissenstadt to jest dość duże miasto. Być może tu sprzedamy część łupów. Tak, wydaje mi się, że to są dość dobre ceny. Chyba możemy to sprzedać tutaj. I być może też kupimy coś. Mamy coraz większą rezerwę finansową. Być może zaczniemy to inwestować w pancerze i broń. Czy mamy tu... Jest zbrojmistrz. Ale nie, na tym etapie chyba preferowałbym broń, bo pancerze chyba mamy niezłe. Czy da się powiększyć ekwipunek? Tak, tak. Są eventy i jest ambicja, która na to pozwala. Narzędzia, tak widzę. Znaczy, to nam chyba starczyło na styk. Wszystko mamy już chyba naprawione, ale tak, przydałoby się więcej. Ale dobra, docieramy do Weisse, nie wiem jak to się wymawia. Dostarczamy tajemniczą przesyłkę i otrzymujemy niemal 800 koron. O, i tu mamy dwa zlecenia. Jedno z trzema czaszkami. Nie, to odpada. Nie jesteśmy na to gotowi, mi się wydaje. Ale z dwoma. Kolejna przesyłka. Do Bramming. Czyli musielibyśmy tak naprawdę de facto wrócić tym samym szlakiem. Zobaczmy, ile oferuje. 160 zaliczki, 630 za wykonanie zadania.
sumie. Spójrzmy na mapę, zobaczmy jak to jest daleko. Widzę, okej. Braming. A, tutaj. W sumie możemy skierować się tędy, być może natrafimy na jakichś wrogów. A być może nawet kupimy troszkę więcej racji i być może zbadamy tą białą plamę. Tak, terra incognita, więc te nieznane tereny na mapie mogą kryć ruiny przeciwników, jakieś skarby i tak dalej. Więc być może zbadamy ten teren i skierujemy się do Braming. Dwie pieczenie na jednym ogniu upieczemy. Później będziemy też kierowali się na zachód. Jak widzicie, mamy tu spore połacie nieznanych, dzikich i niebezpiecznych terenów. Dobra, przyjmijmy to zadanie i zaopatrzymy się w Weissenstadzie. Weiss się jednak wymawia. Okej, okay, no ja już sam nie wiem. Dobra, ja będę jakoś tam wymawiał. No mniejsza z tym. Okej, okay, docieramy do Weissenstadu. Wracamy tak naprawdę. Dobra. Ziarno, właśnie tu kolejnym haczykiem jest to, że żywność się psuje. Czyli jeżeli byśmy ruszali na taką bardzo, bardzo daleką eskapadę, no to musielibyśmy kupić taki rodzaj pożywienia, które szybko się nie zepsuje. Im wolniej psujące się pożywienie, tym droższe. Oczywiście. Okej, okay, narzędzia tu są zbyt drogie, nie będę kupował. Żarcie też jest drogie. Kupmy na razie tylko to ziarno. Czy mamy jeszcze jakąś osadę po drodze? Matiak potrzebuje nowej broni? Nie, to jest naprawione. Zostało to naprawione całkowicie. Okej, okay, kupmy jedzenie w Ethelwaldzie i wtedy zbadamy te tereny. Skierujemy się do Braming na północy. Czyli Wizę jednak się... Wizę się mówi, okej. Okay. Dobra, czyli wioska, która utrzymuje się z lasu, też nie ma tu dobrych cen, ale dobra, kupmy troszkę tego. Narzędzia tu są absurdalnie drogie, ale dobra. Jakieś tam narzędzia będziemy potrzebowali. Dobra, ruszamy w dziki, niezbadany teren. Po raz pierwszy to może być ryzykowne i niebezpieczne, ale chociaż nie, no to jest tak naprawdę niby dzikie, ale w środku cywilizowanego świata. I kolejna ambicja. Co będzie naszym kolejnym celem? Po pierwsze, możemy potrzebować bitewnego sztandaru, który będzie rozpoznawalny z daleka. Potrzebujemy na to 2000 koron. Potrzebujemy sojuszników, możemy zaprzyjaźnić się z jednym z miast, tak żeby uzyskać lepsze ceny, więcej rekrutów i więcej zleceń. Bądź też możemy wyruszyć w dzicz, znaleźć jakieś ruiny, jakiś obóz przeciwników i go złupić. Okej, okay, z jednej strony bym chciał sztandar, bo mamy tak naprawdę 2000 koron, ale z drugiej strony akurat to robimy, akurat ruszamy w nieznane i możemy tutaj coś znaleźć. Wiecie co, weźmy tą opcję numer 3, bo to są spore szanse, że na coś tu natrafimy. Okej, okay, jakieś bagna. Jeżeli chodzi o zasięg widzenia, bo mamy tu mgłę wojny, to zależy oczywiście od pory dnia. W nocy widzimy krócej. I od elewacji. Jeżeli byśmy wspięli się na te góry, no to wolniej byśmy się poruszali, zjadali więcej racji, ale byśmy widzieli bardzo, bardzo daleko. Czyli tu no, w tej warstwie strategicznej też troszkę można kombinować. Okay, widzę jakieś ślady, jakieś zwierząt. O! Okej, okay. Niestety przesyłka, którą transportujemy, tak, nie, porusza się nie tylko nasza karawana i cała kompania, ale też skrzynia, w której trzymamy tą przesyłkę, którą transportujemy do Braming. Okej, okay, tak więc Cacer pyta Sertrasza, czy powinniśmy otworzyć
tą skrzynię. Być może powinniśmy tą skrzynię wyrzucić do najbliższego stawu, bo coś jest nie w porządku. Okej, czyli Cacer jest troszkę przerażony. Czyli możemy to zostawić w spokoju albo dowiedzieć się, o co chodzi. Okej, dowiedzmy się, o co chodzi. Aaaa! Okej, czyli ignorując zmartwienia swych towarzyszy, Sir Trash otwiera skrzynię. W środku znajduje się kilka głów, których oczy płoną, tak jakby żyły. Okej, ich szczęki się otwierają. I tak jakby się śmieją, okej. Sir Trash, przerażony Sir Trash szybko zamyka skrzynię. Jednak bardzo trudno mu tego dokonać. Pomaga mu Khadgar i w końcu przestają słyszeć ten śmiech tych ściętych, nieumarłych głów. Ale na tym nie koniec, ponieważ wkrótce... tak, wkrótce pojawiają się niestety nieumarłe szkielety. Przyciągnięte zapewne tą przeklętą przesyłką, którą transportujemy. Okej. Okay. To może być game over, od razu mówię. O kurde. Tak, to jest chyba game over, bo... Ja nigdy nie pokonałem tych nekrosługów. Nekrosawantów. Nigdy ich nie pokonałem. To jest nowy typ przeciwnika. To nie są szkielety, to nie są zombie. To jest coś dużo paskudniejszego. Pytanie, ilu ich tu jest? Policzmy, ile jest szkieletów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli teoretycznie może być trzech nekrosawantów. Uciekaj? Nie, ucieczka jest chyba niemożliwa. Z tego powodu. O ile się nie mylę, nekrosawanci się teleportują. Dobra, ja zrobię tak. Ja będę szedł w kierunku północnej krawędzi mapy. Być może będziemy się bronili, jeżeli będziemy musieli, a jeżeli będzie taka możliwość, to się wycofamy po prostu. Ale nie chcę, nie klikam chaotycznego odwrotu. Jeżeli już, niech to ma jakiś ład i skład. Trzymaj ludzi w kupie, tak? To jest dobra porada. W sumie to właśnie mogłem ich ułożyć tak bardziej w kupę. No dobra. Szkielety nadchodzą. Nie będziemy w stanie się wycofać. A tak, mamy trzech nekrosawantów, z tego co widzę. Kordon wokół Trasha i wycofać Sir Trasha, tylko on jest najwolniejszy w tej ciężkiej zbroi, to jest to. Bo te szkielety byśmy pokonali bez większych problemów. Nimi się nie... Okej, dwóch nekrosawantów jest najwyraźniej. Dobra, wiecie co? Ustawimy się tu w formację i będziemy walczyć. To będziemy musieli. Nie zdołamy się wycofać. Tu nas przyblokują te szkielety z tej strony. Zostaw kogoś na pożarcie. Nie, ustawimy się jakoś w formację i będziemy walczyć. Niestety otoczeni, ale co zrobić? Łucznicy będą troszkę bezużyteczni niestety.
Okej, czyli to będziemy mieli już kontakt. Tylko tak jak mówię, z tymi szkieletami powinniśmy sobie poradzić stosunkowo łatwo. To nie o szkielety nie się martwię. Ha, no i tak, moglibyśmy się ustawić w ładną formację, tak żeby skontrować te szkielety. One są, jak widzicie, na zachodzie i na południu. Tylko minus jest taki, haczykiem są ci nekrosawanci. Oni się teleportują, mogą się teleportować na tył naszej formacji normalnie. Ale dobra, tak czy inaczej, jeżeli szybko wyeliminujemy szkielety, to wtedy wszystkich naszych ludzi możemy skupić na nekrosawantach. W takim razie... No, właśnie o to chodzi, mamy tu teleportację. Podwójną teleportację do właśnie najłatwiejszego celu, a więc naszego łucznika, który jest już zdemoralizowany, przyjemko. Dobra, o ile się nie mylę, nekrosawanci są też chyba jakoś szalenie zwinni. Jakie mamy szanse na trafienie? 43%. Dobra, jeżeli tylko jest okazja, skupiamy się na nich. Ale pudło. Okej, okay. Santorini jest tu przyblokowany, niech rozpocznie walkę ze szkieletem. Prawie go zniszczy. Czyli spoko. Tu, okej, okay. Nie będziemy mieli ataku, w takim razie Cacera wyślijmy tutaj. Ale Gavron ma szansę na jakieś trafienie, no trzymamy kciuki. 38% szans. Pudło. Okej. Okay. Galonka możemy przerzucić tu. I świetnie, zabija szkieleta. Jednego mniej. Niech idzie za ciosem. Matiok. Niszczy kolejnego szkieleta. Dobra. Likon, teraz... musimy... dobrze by było zabić jednego. Spróbujmy. O, Likon. Pudło. Chyba tracimy przyjemka w tej chwili. O, no, o, szybciej niż myślałem. Gdzie się teraz przeteleportuje? Tutaj. Okej. Okay. Tak, czyli nie ma co za nimi ganiać tak naprawdę, za nekrosawantami. To się mi kompletnie mija z celem. Dobra. Xebisux, pomóż tutaj. Świetnie, jednego mniej. I Alduin. A nie, tego mamy jeszcze. Okej, niech Alduin poczeka, bo być może Galonek zabije tego szkieleta i wtedy Alduin miałby szansę zaatakować nekrosawanta. Khadgar, nasz myśliwy, jakie masz szanse na trafienie? 15%. Spróbujmy. Okej, okay, jedno trafienie. Alduin może niepotrzebnie czekał, bo oberwał. A ten szkielet skomplikował... myślałem, że Ser Trash zaatakuje. Niestety nie. Spycimir niech poczeka. Ser Astat, wielkie dzięki za donację. Tonight we dine in hell. Oby nie. Obyśmy to przeżyli, obyśmy nie trafiali do piekła. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia walka Spartan. Okej, jest trafienie, ale... wydaje mi się, że oni mają bardzo dużo punktów życia, bo... to dźgnięcie, to pchnięcie włócznią... dużej różnicy nie zrobiło. Może Cacer, może jemu lepiej pójdzie? Nie. Dobra, jeszcze raz. Chciałem tutaj dać... mur tarcz, ale to się mija z celem, bo jeżeli to zrobię, to nekrosawant się teleportuje po prostu do innego, łatwiejszego celu. Ale dobra, dwa pudła, tak czy inaczej. Galonek nie zdołał zabić tego, niestety. Matiok. Dobra, niech zablokuje tego. Dobra, teraz Gavron. No, być może teraz lepiej z tym toporkiem. O, dobra! Ten jest niemal zniszczony. Mamy jeszcze Spycimira i jego pikę. Mamy także Ser Trasha. Wiecie co, ja tu spróbuję tego uderzenia z nad głowy. Być może razimy także tego nekrosawanta. Tak, okej. Okay, ten też jest niemal zabity. Zbliżmy się troszkę tu. Być może się nie teleportuje. Alduin musi dobić tego. O, no, okej, okay, nie trafia niestety. Spycimir! Czy zabijesz tego potwora? Nie, niewiele brakuje, kurde. Dobra. Możemy mieć kolejną ofiarę.
A, właśnie, najłatwiejszy cel. Nasz myśliwy. A, tu to. Dobra, to mnie zaskoczyło. Ale dobra, chyba przetrwamy to. Wydaje mi się, że mamy spore szanse przetrwać, bo są niemal zabici mikrosabanci. Tylko teraz tak, jak to najlepiej rozegrać? Tego będzie mogło zaatakować wielu naszych ludzi, ale tego nie. Dlatego zaryzykujmy, zróbmy tak. Dajmy Likona tu i niech dźgnie piką tego. Niemal zabity, okej. Xebisux, tego nekrosowanta. Pudło, okej. I Santoriniego możemy wysłać, żeby zaatakował tutaj. I o! Dobra, a rośnie morale naszych ludzi. A jednak to przetrwają chyba. Czują. Mają nadzieję, coraz większą nadzieję na wygraną. Alduin tu dość paskudnie obrywa. I teraz na ogalonek. Liczymy na to, że zabijesz kolejnego. Jest! Dobra. Okej, dobra. Mamy tylko szkielety do pokonania. To nie powinno być skomplikowane. A, dobra. Nie, no ja byłem przekonany, że to jest game over, ale nie. Gdzie ją potrzebowali nowego łucznika, ale poza tym powinno być ok. Okej, Alduin zniszczy tego szkieleta. Oczywiście broń obuchowa jest chyba najbardziej efektywna przeciwko szkieletom, a więc buzdygany, młoty bojowe, tego typu rzeczy. Powiedzmy, miecze, tasaki są bardzo dobre przeciwko, nie wiem, barbarzyńcom. Słabo opancerzonym, ale no nie przeciwko szkieletom. A łucznicy to już w ogóle. Może nie otwiera już przesyłek? No cóż, no wygraliśmy ogólnie. Ciekawość wzięła górę. Dobra. Uf, no było gorąco. O, przyjemko przetrwał. To ciekawe. Zobaczymy, jakie ma obrażenia. Być może nawet go zostawimy. Zobaczymy, co to jest. O, dobra, mamy jakieś błyskawiące się prochy. To chyba zostało po nekrosawantach. Jest bardzo duże, bardzo cenne. Być może jakiś składnik alchemiczny? I mamy tu też nieco więcej ekwipunku, który sprzedamy. Mamy też doświadczenie. Ok, bitwa zakończona. I Sertrasz szybko powraca do artefaktu. Zdając sobie sprawę, że unosi się, lewituje w powietrzu. Podbiega do niego galonek. Panie, zniszcz to, zanim wywoła więcej problemów. Czyli możemy to zniszczyć, bądź też możemy to dostarczyć tam, gdzie mieliśmy. Wiecie co? Jesteśmy niedaleko Bramming. Chyba zryzykujemy, spróbujemy to dostarczyć, jednak jakoś złapać, schować do skrzyni i dostarczyć na miejsce. Okej. Czyli Khadgar ma tu przecięte mięśnie nogi. Słabsza obrona w walce wręcz. A normalnie bym wysłał go do rezerwy i dał kogoś innego w jego miejsce, ale nie mamy rezerw. Czyli zostawimy chyba Khadgara, niech walczy dalej. A przyjemko, to jest pytanie, co to jest za obrażenie? Okej, czyli ma na stałe pęknięte kolano. Nie, nie, on będzie zbyt łatwym celem, tak mi się wydaje. 40% mniejsza obrona, niższa inicjatywa. Nie, no wyślemy chyba przyjemka na emeryturę. Damy mu oczywiście odprawę, ale nie, nie, nie. To dla jego własnego dobra, bo byłby zbyt łatwym celem na polu bitwy. Tymczasem Xebisux ma poziom drugi. Dajmy mu na pewno zmęczenie maksymalne. Dajmy mu też atak i obronę. I co do perka, on będzie walczył głównie
Albo nie dajmy studenta, tak czy inaczej, żebyśmy szybciej podgonili resztę. Zabierz mu ekwipunek automatycznie trafia do naszego wozu. Nie trzeba ręcznie tego zdejmować. Santorini ma także poziom trzeci. Dajmy mu na pewno obronę, bo on będzie bronił flanki. Dajmy mu maksymalne zmęczenie. Kiepskie losowanie, ale dajmy mu atak. Co do perka? Okej, ma tylko kolosa na tę chwilę. Dajmy też studenta. Ja chyba wszystkim dam studenta. Albo prawie wszystkim. Jednak. Dobra, wiecie co? Na razie damy sobie spokój z odkrywaniem tych dzikich terenów. Kierujemy się do Bramik. Jesteśmy dzień drogi. Dostarczmy tam ten przeklęty artefakt. Bo Sir Trash, no, chce wypełnić to zadanie, ale na pewno nie chce powtórki z rozrywki i kolejnej wizyty nieumarłych. Okej, okay, docieramy do Bramik. No to nie wiem, czy to zlecenie było warte 600 koron, no ale dobra. Okej. Okay. Zobaczmy, czy możemy coś... Nie, tego nie potrzebujemy. Czy możemy coś ciekawego tu kupić? Skóry. A, skóry warte 300 za 290. Bierzemy. Ale nie będę tu sprzedawał na razie tego zdobycznego ekwipunku. Lepszą cenę uzyskamy w jakimś dużym mieście. Tak mi się wydaje. Mamy jakieś zlecenie, zobaczmy. Okej. Okay. Ponad 1000 koron do zgarnięcia. Naszym celem będzie bronienie Bramik i okolic przed łupieżcami. Dobra, bierzemy to. Rezerwy się nie liczą do liczby najemników? Ale nie, nie rozumiesz. Nie rozumiesz chyba do końca. W tym starcie samotnego wilka w ogóle możesz mieć, maksymalnie możesz mieć 12 ludzi. Zarówno do bitwy, jak i w warstwie strategicznej. Po prostu nie możesz mieć więcej niż 12 ludzi. Nie możesz mieć... Możesz mieć rezerwy, ale wtedy masz mniej ludzi niż 12 w bitwie. Właśnie... A, zobaczmy, może tu będzie jakiś łucznik. Nie. Dobra, czekamy na tych łupieżców. W sumie to możemy rozbić obóz, tak czy inaczej. O, kurde, nie umarli. Czyli to nie umarli najeżdżają na Bramik i okolice. A, ciekawe, co jest tego przyczyną. Czyżby jakieś podejrzane artefakty, które ktoś, jeden z mieszkańców Bramik zbiera? Być może dlatego, że jacyś najemnicy dostarczają jakieś podejrzane artefakty komuś w Bramik? Dobra, patrolujmy tu okolice. Jest ciemno, czy... O, dobra. Okej, 10 nieumarłych, zobacz. A, czyli tak, mamy nekromantę, nieco zombie i nieco opancerzonych zombie. Tu duże znaczenie może mieć... Khadgar. Szkoda, że nie mamy drugiego łucznika. Tak, bo łucznicy, dobrzy łucznicy są bardzo dobrzy w walce, jeżeli chodzi z nekromantą. Potrafią go po prostu z dystansu zabić. No ale dobra. Spróbujmy stawić czoła nieumarłym. I tak jest noc, czyli celność będzie fatalna. No ale dobra. Czyli mamy deszcz, noc, jakąś niewielką mgłę i hordę nieumarłych. Chociaż hordę, 10, to nie jest aż tak źle. Okej, okay, ja mniej więcej kojarzę, w jakim tempie się poruszają zombie, tak więc robimy tak. Wydaje mi się, że dwa pola do przodu. Po prostu przyjdziemy. Chociaż, nie, wiecie co? Nie, pójdziemy maksymalnie do przodu. Bo nekromanta jest na tyłach. On potrafi rzucać zaklęcia, które sprawiają, że zombie lepiej walczą. Potrafi je przywracać do życia. Czyli im szybciej pokonamy nekromantę, tym lepiej.
Dobra, to nie jest do końca optymalne, bo stracimy jedną turę, że tak powiem. Ale będziemy bliżej nekromanty. Czyli chyba dobrze będzie skrócić dystans jak najszybciej. Jest i nekromanta, który rzuca zaklęcie. Tak, opętuje to zombie. Czyli ten będzie dużo szybszy, dużo bardziej niebezpieczny niż reszta. Okej, dlaczego Cacer jest nowa? Mniejsza z tym. Dobra, Cacera posilimy bardziej na północ. Czy to tylko typowy healer? Tak, on rzuca buffy na zombie, no, że tak powiem, i je wskrzesza, ale nie ma żadnych ataków. Nekromancer. Nekromanta. Okej, pytanie, czy Khadgar by był w stanie stąd strzelać do nekromanty. I tak jest ciemno, czyli szanse na trafienie nie będą rewelacyjne, ale. No, warto próbować. Okej, czyli ten opętany zombie. Tak, ma nieco więcej ataków. Ale te w tej turze nie będą atakowały. My zaczniemy kolejną turę, ponieważ zombie są powolne i mają fatalną inicjatywę. I nekromanta zazwyczaj zostawia jakieś zombie, zazwyczaj dobrze opancerzone do obrony. Tak, żeby zasłaniał też przed ostrzałem. Okej, dajmy tu Xobisuxa, dajmy. Tu jest takie zagęszczenie, troszkę większe zombie. Dajmy Likona tutaj. I Spycimira tutaj. Ok, czyli w tej chwili opętał to zombie. Priorytetowo będziemy chyba też obierali te zombie, które mają broń. Niektóre broni nie posiadają. No i one jedynie gryzą. Te ataki nie są aż tak niebezpieczne. Dobra, Alduin. Roboty. Ok. A to zombie miało jedynie buzdygan. Dużo obrażeń nie zadało. Czyli skupmy się na tym. Santorini, tu ten skill offem może być groźny. I Cacera wysyłamy na północną flankę. Dobra, Likon. Zabijmy tego z buzdyganem, w sumie czemu nie. Czyli zniszczony. Oczywiście może być przywrócony automatycznie do życia albo przez nekromantę. Ok, tego z włócznią na początek. Matiok. Xebisux. Ok, niemal zabity. I Spycimir powinien go dobić. Tak, czyli mamy jednego zombie mniej. I Gawron może się tu przebijać powoli. Oczywiście chcemy się jak najszybciej dostać do nekromanty. No, co on zrobi? Opętuje zombie z włócznią, ok. A, ale nie przywrócił żadnego do życia. Dobra, Khadgar. Jaką będzie miał szansę na trafienie? A, poza zasięgiem! Kurde. Poważnie? Chyba dlatego, że jest noc. Normalnie wydaje mi się, że mógłbym strzelać do nekromanty. Dobra, w takim razie dwa szybkie strzały tu z krótkiego dystansu. Sir Trash. Dobre uderzenie. A teraz może oberwać. A, Alduin obrywa, okej. Dobra, Alduin będzie musiał w tej chwili przejść do defensywy. Bo jego pancerz jest zniszczony i jest już dość mocno ranny. I ma tu trzech groźnych przeciwników. A, i jeden z nich jest opętany. Okej, i kolejny został przywrócony do życia, okej. Dobra. Świetnie, Likon zabija jednego. Xebisux niemal zabija tego z heal-offem. Mamy niestety pudło. Ten ma tasak, to jest dość groźna broń. Ale dobra, zabijamy tego. Wiecie co, Santoriniego wyślemy. Niech się zakradnie do tego nekromanty jak najszybciej. Wtedy zombie nie będą opętywane i nie będą tak groźne. Wolniej będą też przywracane do życia.
Okej. No dobra, zombie przywrócił kolejnego. Dobra, Sir Trash. I Alduin. O kurde, nie może się. A, jest na tyle otrzymał ciosu. Jest na tyle zmęczony, że nie może unieść tarczy. Okej, niech odzyska kondycję. Możemy stracić Alduina. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to nastąpi. Dobra, Khadgar mu tu troszkę pomaga. O, bardzo mu pomógł w sumie. A, dobra. Alduin przeżyje, bo jedynie ten z widłami może go w tej chwili zaatakować. Dobra, leżeć tu, zombie z kill-offem. Okej, tu nie mam żadnych przeciwników w zasięgu. Za chwilę ruszymy naprzód. Tak, wyślijmy nawet Alduina. I Matioka. I Santoriniego, tak jak mówiłem, do nekromanty. Im szybciej go zabijemy, tym lepiej. Okej, czyli w tej chwili nekromanta postanowił bronić się tasakiem i dzięki temu nie rzucił żadnego zaklęcia. Spoko. Okej, Gawron pozbywa się tego, ścięty łeb. Dobra, sytuacja wydaje mi się, że jest pod kontrolą. O, tu... Aż idealnie, żeby Sir Trash uderzył z nad głowy w dwóch wrogów naraz. Tu się obawiam, ale jest ok. Dobra, Khadgar może pomóc tu. A Likon tutaj. Okej. Dobra, wygląda to spoko. Nie wiem, czy ryzykować Alduina, chyba wiecie co, zostawię go w rezerwie. No nie chcemy go tracić, jest dość doświadczony, niech jego towarzysze dokończą robotę. Czekajmy. Nekromanta nie rzuca zaklęć, czyli dobrze, że tu Santorini z nienacka się zakradł. Spycimir niech czeka. Sir Trash. O, świetnie. Kompletnie zabija, niszczy to zombie. Czyli zostało tu tylko nekromanta i jedno zombie. Tak, wyślijmy też naszych ludzi z bronią drzewcową w tą okolicę. Tak, żebyśmy w kolejnej turze zakończyli robotę. A, no właśnie, to jest... Haczyk. Zombie samoistnie potrafią wstawać. Dobra, niech Likon pomoże tu. A. Czyli zostaje tylko nekromanta, który nie ma szans. Dobra. Nie umarli, pokonani. O, i mamy chyba też zdobyczny całkiem niezły hełm Kapalin. Spoko. Dobra, czyli obroniliśmy Braming. Chociaż otrzymujemy 970 koron. Czyli mamy 3000 w rezerwie, to jest całkiem nieźle. Okej, kolejne poziomy, ale dobra, moi drodzy, przerwa. Czyli za nami kolejne 4 dni. I cóż, no straciliśmy jednego świeżego rekruta, ale ogólnie sprawy zmierzają w dobrym kierunku. Bo mieliśmy tutaj dość niebezpieczną sytuację, a jednak z niej jakoś wyszliśmy.